porozmawiajmy o rynku pracy. Tak nazwano spotkanie informacyjne, które zarówno dla szukających zatrudnienia, jak i dla pracodawców zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. Wszystko odbyło się w centrum miasta, przed wejściem do punktu Halo Rybnik. Ze względu na to, że jest sytuacja epidemii, wychodzimy jakby na zewnątrz, z racji też tego jakby tutaj ten namiot przed Halo Rybnik. No i chcemy właśnie rybniczanom zaproponować oferty pracy, tym, którzy szukają pracy. W trakcie spotkania przedstawiciele Urzędu Pracy udzielali również cennych informacji o formach wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. Te szczególnie interesowały pracodawców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Udzielamy pomocy zarówno osobom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i pracodawcom zatrudniającym osoby, czy to na umowy o pracę, czy umowy zlecenie, oraz organizacjom pozarządowym, również w przypadku zatrudnienia osób. Pomoc jest uzależniona od wysokości spadku obrotów. W przeliczeniu na spadek procentowy, co najmniej spadek musi wynosić 30%. Osoby szukające zatrudnienia mogły się zapoznać z aktualnymi ofertami pracy czy możliwością odbycia stażu. W tym momencie najczęściej poszukuje budowlanka, tak? Takie oferty jak robotnik budowlany, murarz, tynkarz, te oferty są najbardziej popularne. Pojawia się jak zawsze handel, natomiast z racji tego jakby tutaj z samego okresu, no to budowlanka, z przewagą budowlanki. Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy udzielali także cennych wskazówek, jak skutecznie poszukiwać pracy w trybie online.